Witajcie na kanale Pociągi, w przeglądzie najważniejszych i najciekawszych informacji ze świata kolei z ostatnich dni. W dzisiejszym odcinku poruszymy następujące tematy. Prezentacja wnętrza nowych wagonów PKP. Premiera gryfinów, które mają rozpędzać do prędkości 200 km na godzinę. Rekordowa sprzedaż biletów przez platformę Koleo. Maszynista prowadzący pociąg pod wpływem alkoholu. Atak nożownika w wagonie PKP. Zapraszam do oglądania. W trakcie 15 międzynarodowych targów kolejowych Trako PKP Intercity ujawniło nową koncepcję designu swoich pociągów. Ten świeży design łączy elementy estetyczne z technicznymi, co ma na celu podniesienie standardu komfortu podróży. Członek zarządu PKP wypowiedział się w ten sposób, podsumowując te zmiany. Tu cytat. Jesteśmy w najlepszym momencie w ponad 20-letniej historii PKP Intercity. Z dużą nadwyżką nadrobiliśmy czas pandemii. Wakacje przekroczyliśmy nieosiągalną do tej pory barierę 7 milionów pasażerów miesięcznie. Od stycznia do końca sierpnia przewieźliśmy 45 milionów pasażerów. Jestem przekonany, że w tym roku znacznie przekroczymy 60 milionów pasażerów, co będzie naszym rekordem, ale żeby przewieźć takie liczby podróżnych, potrzebujemy nowoczesnego taboru, dlatego mocno stawiam na inwestycje. Dziś odsłoniliśmy makietę przedziału w nowym designie. Już wkrótce rozstrzygniemy przetarg na 300 nowych wagonów z opcją na kolejne 150, które to zostaną wykonane zgodnie z zaprezentowanym modelem. Koniec cytatu. Na targach pokazano nową koncepcję wnętrza pociągów. Osoby obecne miały okazję przetestować nowe fotele oraz miejsce na bagaż. Sekretarz stanu Maciej Małecki wyraził swoje uznania dla osiągnięć PKP Intercity i podkreślił, że kolej w Polsce osiągnęła europejski standard. Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity, podkreślił sukces firmy i zapowiedział przyszłe inwestycje w nowy tabor. Tak wypowiedział się pan Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity. Tu cytat. Z wielką dumą prezentujemy makietę wagonu PKP Intercity w nowym designie. To nowoczesny i nowatorski projekt, w którym staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby współczesnego pasażera. To nie tylko odmienna estetyka, ale również wiele udogodnień dla podróżnych. Podczas planowania zakupu nowych wagonów uwzględniliśmy potrzeby różnych grup pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Chcielibyśmy, aby pasażerowie czuli się w naszych nowych wagonach lepiej niż u siebie w domu. Koniec cytatu. Nowy projekt wnętrza pociągów ma na celu stworzenie spójnego i charakterystycznego wyglądu dla PKP Intercity. Nowe wagony będą wyposażone w nowoczesne udogodnienia, tak jak chociażby Wi-Fi. Na ten moment w wielu pociągach Wi-Fi jest tylko teorią i nie zawsze ono działa. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Znajdziemy również indywidualne oświetlenie czy też gniazda USB. Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity, podkreślił, że nowy design ma na celu zaspokojenie potrzeb wszystkich pasażerów, w tym rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Dodatkowo nowe wagony będą miały specjalne miejsce dla rodzin z dziećmi oraz nowoczesne ładowarki indukcyjne. Wnętrza wagonów restauracyjnych również zostaną odświeżone, aby były bardziej przytulne. Wracając do ładowarek indukcyjnych, no trzeba pamiętać, że nie są one wysokiej wydajności, tak więc jeżeli ktoś jedzie kilka godzin w pociągu, faktycznie jego telefon może się naładować, ale jeżeli mówimy tutaj o krótszych podróżach, no to raczej jest to tylko podtrzymanie baterii. I też to rozwiązanie ma pewien minus, ponieważ podczas ładowania indukcyjnego nie możemy korzystać z naszego telefonu, tak jak jest to w przeciwieństwie chociażby do ładowania po kablu, z czego myślę, że większość osób częściej skorzysta. Jakiś czas temu mieliśmy już okazję zobaczyć projekt wagonów PKP. Miało to miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Od tego momentu minął prawie rok, a my możemy zobaczyć już nie tylko same wizualizacje, a nawet i makietę, która to w dużym stopniu pokrywa się z tym, co prezentowała spółka na swoich wizualizacjach. Jednak pojawiło się sporo opinii odnośnie tego, że wygląd to jedno, a wygoda to drugie. Jeżeli coś dobrze wygląda, nie oznacza, że będzie wygodne. Na wizualizacji podłokietniki chociażby nie wyglądają, aby były wykonane w całości z miękkiego materiału, co może mieć też wpływ na wygodę pasażerów. Ale to, jak końcowo będą wyglądać wagony PKP, przyjdzie nam z pewnością jeszcze trochę poczekać. Natomiast my nie musieliśmy czekać na nową lokomotywę o nazwie Gryfin 200. Polski przemysł kolejowy wraz z pasażerami i pracownikami branży od dawna oczekiwał na pojawienie się elektrycznej lokomotywy zdolnej do osiągnięcia prędkości 200 km na godzinę. Dzięki współpracy firmy Newark z PKP Intercity te oczekiwania stały się rzeczywistością.
Podczas targów Traco 2023 firma Newag zaprezentowała wielosystemową lokomotywę o nazwie Gryphon 200, której 15 egzemplarzy jest aktualnie produkowanych dla PKP Intercity. Co ciekawe, te nowoczesne lokomotywy mają trafić na tory już w 2024 roku, czyli za niecały rok, obsługując zarówno połączenia krajowe, jak i te międzynarodowe. Wiceprezes Newagu, pan Józef Michalik, wyraził dumę z tego osiągnięcia, podkreślając, że jest to produkt w pełni polski. Prezes Newagu, Zbigniew Konieczek, dodał, że Gryphon 200 zdobył prestiżową nagrodę, m.in. imienia Ernesta Malinowskiego. Lokomotywa ta, mierząca prawie 20 metrów i ważąca 89 ton, wyróżnia się nowoczesnymi parametrami technicznymi oraz wysoką jakością wykonania. Ale jak wiadomo, ten prawdziwy test dopiero przed lokomotywą i zobaczymy, jak będzie ona sobie dawała radę. Od momentu rozpoczęcia współpracy w listopadzie 2022 roku Koleo wraz z PKP Intercity osiągnęło imponujący wynik sprzedaży, przekraczając próg 4 milionów biletów. Ten osiągnięty sukces świadczy o ogromnym potencjale tej współpracy oraz o tym, że spełnia ona oczekiwania pasażerów, co podkreśliło PKP Intercity w swoim komunikacie. Kuba Czajkowski, prezes zarządu Astarium, firmy stojącej za platformą Koleo, zaznaczył, że od początku współpracy klienci entuzjastycznie przyjęli możliwość zakupu biletów PKP Intercity za pośrednictwem właśnie platformy Koleo. Jednak obie firmy nie zamierzają spoczywać na laurach. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem graficznej rezerwacji miejsc, co ma uczynić proces zakupu jeszcze bardziej przyjemnym oraz intuicyjnym. Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity, podkreślił, że celem jest ułatwienie zakupu biletów kolejowych dla każdego pasażera. W ramach tej współpracy trwają również prace nad możliwością zakupu biletów na kuszetki i wagony specjalne. A teraz nieco mniej przyjemna informacja. Policjanci z niskiej drogówki podjęli interwencję wobec maszynisty prowadzącego lokomotywę z wagonami towarowymi, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. 43-letni mężczyzna po zauważeniu funkcjonariuszy próbował uciec, ale został on zatrzymany po krótkim pościgu pieszym. Badanie alkomatem potwierdziło, że miał on w organizmie znaczną ilość alkoholu. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie on przed sądem. A co grozi takiemu maszyniście? Maszynista prowadzący pojazd kolejowy pod wpływem alkoholu popełnia poważne przestępstwo. W Polsce za prowadzenie pojazdu mechanicznego, w tym też lokomotywy w stanie nietrzeźwości, grozi kara pozbawienia wolności. W zależności od okoliczności i ilości alkoholu w organizmie, kara może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat więzienia. Dodatkowo maszynista może zostać pozbawiony prawa prowadzenia pojazdów kolejowych na określony czas lub też na stałe, a także może ponieść konsekwencje zawodowe, takie jak chociażby zwolnienie z pracy. Warto jest również podkreślić, że prowadzenie lokomotywy pod wpływem alkoholu naraża na poważne ryzyko zarówno maszynistę, jak i pasażerów oraz innych uczestników ruchu kolejowego. I ostatnia w tym odcinku, ale równie dramatyczna informacja. W trakcie podróży pociągiem z Lublina do Zielonej Góry doszło do dramatycznego incydentu. 57-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn zaatakował nożem matkę z 3-letnim dzieckiem. Na szczęście w pociągu znajdował się funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei, który to jechał do Warszawy na służbę, oraz inny pasażer. Obydwaj mężczyźni zdecydowanie zareagowali, obezwładniając agresora i informując kierownika pociągu o zaistniałej sytuacji. Na stacji Warszawa Wschodnia na pociąg czekał już patrol SOK, który to zatrzymał napastnika i zabezpieczył aż 20-centymetrowy nóż, który właśnie napastnik był uzbrojony. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji pasażerów nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawca został przekazany funkcjonariuszom Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie w celu podjęcia dalszych działań. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na pozostałe materiały na moim kanale. Do usłyszenia. Cześć!